temat, którym chciałbym się podzielić, nazwałem oczekując na Boga. Niedawno przeżywaliśmy okres świąt wielkanocnych. Przeżywaliśmy na nowo to, co uczynił dla nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Myślę, że myśleliśmy odnośnie tego, jak przeżywali to uczniowie, czego się nauczyli, czego mieli się nauczyć poprzez te doświadczenia śmierci Pana Jezusa, potem zmartwychwstania. I również ja zacząłem myśleć nad tymi wydarzeniami i modlić się o to, żebym mógł powiedzieć to, co Bóg chce powiedzieć do nas, jako do Kościoła, do zboru. Przeczytajmy wpierw z Ewangelii Łukasza, z 24 wersetu, z 49 wersetu. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Słowo użyte tutaj, pozostańcie, oznacza też siedźcie. Można powiedzieć, że Pan Jezus powiedział uczniom, żeby odnaleźli swoje miejsce w Kościele, swoje powołanie w Kościele. Jeśli chcemy, aby Bóg się objawiał wśród nas, jeśli ja chcę, żeby Bóg się objawiał wśród nas, to muszę zająć to miejsce, które Bóg mi przeznaczył w Kościele. Nie mogę zajmować innego miejsca, do którego nie jestem powołany. Mam zasiąść tam, gdzie mam zasiąść. Gdzie Bóg uzdalnia mnie, gdzie Bóg mnie namaszcza. Wiecie, problem się pojawia wtedy, kiedy próbujemy zajmować wiele miejsc. Myślę, że u mnie często tak bywa, że chwytam czasem wszystkie wrony za ogony. Ale ostatecznie doprowadza to do wypalenia się, do zniechęcenia. I o to nie chodzi. Bóg powołał każdego z nas do innej funkcji w Kościele, ale każdego z nas powołał. Jak może niektórzy pamiętacie, jak ostatnim razem zwiastowałem to, dzieliłem się odnośnie tożsamości, roli, płci. I mówiłem wtedy, że w oczach Bożych niewiasta i mężczyzna są równi. I każdego z nas Bóg kształtuje dla tej funkcji, którą mamy mieć w Kościele, w ciele Chrystusa. Tak jak było czytane na początku, każdy z nas jest członkiem, ale każdy z nas pełni inną funkcję. Ale to nie znaczy, że jeden członek jest gorszy albo mniej ważny, mniej wartościowy niż drugi członek. Każdy członek jest potrzebny. I dlatego, kiedy próbujemy zastępować albo pełnić funkcję wiele członków, w końcu to runie, bo jest to naszym wysiłkiem. Ale może być odwrotna sytuacja. Możemy uważać, że po prostu na nic się
nie nadajemy, do niczego się nie nadajemy, nie ma dla nas miejsca w Kościele, w żadnej służbie. Pewien znajomy kaznodzieja opowiadał mi o swojej żonie. Obydwoje byli zaangażowani w służbę, dopóki nie przyszły dzieci na świat. I żona, kiedy musiała się opiekować tymi dziećmi, zaczęła mieć żal do Boga i mówić: Boże, ja tak bardzo chcę Ci służyć, ale nie mogę, bo muszę się zajmować dziećmi. A wtedy Bóg jej powiedział: to jest właśnie Twoja służba. Kiedy będziesz wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bożej, będziesz ich prowadzić do Jezusa, to wypełnisz w 100% Bożą wolę. Wiemy, że w listach jest opisane, czy są opisane różne dary, którymi możemy być obdarowani przez Ducha Bożego. Czytamy tam o gościnności choćby. Taka żona, matka może służyć Bogu poprzez gościnność, poprzez to, że stwarza dom, w którym jest miłość, ciepło, który jest otwarty dla innych ludzi, którzy mogliby przyjść, rozmawiać. Więc dla każdego z nas jest miejsce w Kościele. Nikt z nas nie może myśleć, że dla niego nie ma miejsca w Kościele. I każdy z nas ma odpowiedzialność, aby zasiadł właśnie w tym miejscu, do którego jest powołany w Kościele. Bo jeśli kogoś z nas będzie brakować, to Bóg nie będzie mógł się objawić wśród nas tak, jak byśmy tego chcieli. Tak jak jest opisane w Dziejach Apostolskich. Dopóki ja nie zasiądę, mówię przede wszystkim do siebie, właśnie w tym dokładnie miejscu, gdzie Bóg chce, abym zasiadł, to Bóg nie będzie mógł wlewać swego ducha wśród nas. Ja jestem częścią tego Kościoła, tego zboru i wiem, że mam być odpowiedzialny jako członek Kościoła. Potem w Dziejach Apostolskich czytamy, że wszyscy byli na jednym miejscu. W innych słowach, jedno miejsce, po hebrajsku jahad, znaczy przebywanie w jedności ducha, stanie się jednym. To nie chodzi o to, że każdy z nas ma mieć taki sam charakter, takie same pomysły. Nie będziemy tacy sami z charakteru, ale możemy być jednomyślni w duchu. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich inne miejsca, w których jest wymienione słowo jednomyślnie, czytamy na przykład: ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Albo: codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Albo: podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Jest wiele innych miejsc, w których jest wymienione słowo jednomyślnie. Myślę, że jest to kwestia bardzo ważna, w której też diabeł miesza. Bo
jak wiemy wszyscy, są ruchy ekumeniczne. Takie, które próbują jakby połączyć wszystkich do kupy. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy przymykali oko na doktryny, które są fundamentalne i z którymi nie możemy się zgodzić z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale to chodzi o społeczności, o kościoły, które zostały postawione w danym miejscu. Tutaj ten zbór został postawiony w tym miejscu. Inne ustrońskie zbory w innych miejscach. I po pierwsze naszą, wierzę, powinnością jest, żeby tu pośród nas zapanowała jedność, jednomyślność. Żebyśmy jako społeczność wierzących byli świadectwem dla tego świata i żeby naprawdę mogli powiedzieć, patrząc na nas, jak oni się miłują. Ale nie powiedzą tak, jeśli każdy z nas nie zasiądzie w miejscu, które do niego należy. Każdy z nas, bez wyjątku. Nie możemy patrzeć na drugą osobę, bo tamta osoba jeszcze nie ma swojej służby, jeszcze nie siedzi w odpowiednim miejscu, tylko patrzy na siebie. Czy w namaszczeniu wypełniam tą funkcję, do której zostałem powołany w ciele Chrystusa? Każdy z nas, myślę, musi zadawać takie pytanie do siebie. Jakiego powinniśmy być usposobienia względem siebie nawzajem? Co to znaczy właśnie być jednomyślnym? Co to znaczy budować jedność? Jest wiele fragmentów, ale chciałbym przytoczyć Filipian, 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tutaj czytamy, że Jezus uniżył samego siebie. On był godzien wszelkiej chwały i czci i uwielbienia. On, Boży Syn. On pozwolił siebie znieważać, pozwolił na to, żeby był ukrzyżowany, żeby zginął śmiercią przestępcy. Najgorszego przestępcy, haniebną śmiercią. On pozwolił na to, uniżył samego siebie. Dał nam przykład. Czytamy też o tym, jak Jezus umył nogi uczniom w Janie, Ewangelia Jana, 13:14-17. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jak może niektórzy wiecie, w niektórych społecznościach
jest taki zwyczaj, umywać nogi. I myślę, że na pewno jest to też dobre. Ale kiedy patrzymy też na to, w jakich czasach Jezus i uczniowie żyli i też w kraju, w jakim żyli, był to Izrael, gdzie był piasek, ludzie nosili sandały i tam był zwyczaj, że służący mył nogi gościom, którzy przychodzili. I myślę, że w tym, co Jezus uczynił i co chciał przekazać uczniom, to było coś więcej niż umycie nóg bratu, siostrze. Było okazanie pokory, okazanie tego, że traktuję ciebie wyżej od siebie, że jestem gotowy dla ciebie oddać swoje życie, dla ciebie, bracie, dla ciebie, siostro. Kiedy to mówię, wiem, że wiele mi brakuje. Abym mógł tak powiedzieć, że tak żyję. Że naprawdę umywam nogi innym braciom i siostrom. W tym sensie duchowym. W tym sensie współzależności. W tym sensie noszenia brzemienia innych. Też brania odpowiedzialności za upadki innych. Tak łatwo nam jest oskarżać. Tak łatwo nam jest wytykać grzechy innych, upadki innych. A tak ciężko jest ukorzyć siebie i tak jakby wziąć odpowiedzialność też za te upadki i jakby wspólnie z tymi braćmi, z tymi siostrami wołać o przebaczenie, utożsamiać się z nimi, z ich też problemami, z ich zmaganiami. Tego Jezus chciał nauczyć uczniów. I tego chce nauczyć, myślę, każdego z nas. Żebyśmy byli właśnie tą społecznością, która troszczy się o siebie nawzajem, która bojuje o siebie nawzajem. I mówiąc to, naprawdę zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele w moim życiu było zaniedbania w tym względzie. Jak wiele razy nie stałem w tym miejscu, w którym powinienem stać jako stawiennik, jako brat, który wspiera. Jeszcze czytamy w 2 Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy o pierwszym kościele, myślę, że każdy z nas od razu widzi różnicę. No inaczej funkcjonujemy. Wiadomo, są inne czasy. Tam, jak wiemy, niektórzy sprzedawali swoje posiadłości, dawali te pieniądze w ręce apostołów i potem to było jakby rozdysponowane dla wszystkich, więc bogaci nie byli za bogaci, a biedni nie byli za biedni. W sensie była równość. I to nie znaczy, myślę, że ci, którzy z nas
są ubłogosławieni na przykład dobrami materialnymi, mają sprzedać wszystko i oddać do zboru, żeby ci, którzy są ubożsi, się lepiej mieli. Ale tak się zastanawiam, czy nie więcej powinno być dawania z mojego życia, z tego, co mam, dla innych, dla Kościoła. Bo myślę, że diabeł próbuje poprzez media, poprzez ten świat nam wmówić, że na coś zasługujemy, no zapracujemy sobie na to i tamto, nowy samochód, coś tam sobie nowego kupić, jakieś nowe gadżety, sprzęty i tak dalej, i tak dalej. I to niestety może nas zadusić, zagłuszyć tą miłość do innych, to poświęcenie dla innych. Kiedy zaczynamy myśleć o tym, co byśmy mogli sobie kupić, jak byśmy mogli swój dom upiększyć, swoje mieszkanie. Myślę, że diabeł jest bardzo chytry i on próbuje podchodzić do nas w sposób taki podchwytliwy, sposób, który wydaje nam się dobry, bo przecież tego potrzebujesz, to jest tobie potrzebne, ale chcę mówić to do siebie, chcę się dzielić tą myślą, żebyśmy zastanawiali się, na ile naprawdę poświęcamy się, poświęcamy to, co mamy, to, czym Bóg nas obdarzył. Bo tak naprawdę nic do nas nie należy. Nic do nas nie należy. To jest łaska Boża, że mamy pracę, że mamy swój dom i tak dalej, że mamy swoje domy, rodziny. W Biblii czytamy wiele fragmentów, w których właśnie jest mowa o tym, że to wszystko należy do Pana, że nasi małżonkowie, nasze dzieci należą do Pana. A my niekiedy chcemy to zagarniać dla siebie, chcemy żyć satysfakcjonując się tymi darami. I czasem może nawet polegając na tych darach. A kiedy Bóg zabiera, to wtedy załamuje się nasza wiara. Bo zaczęliśmy żyć tymi rzeczami, tymi osobami, które są wokół nas, tą wzajemną relacją. Ale apostoł Paweł mówi, że ci, którzy mają żony, mają żyć tak, jakby ich nie mieli, a mężowie mają żyć tak, jakby nie mieli żon. Dla mnie to znaczy, że po prostu nie może być ta druga osoba tak cenną, że człowiek nie jest gotowy po prostu poświęcić się dla Boga, bo albo być posłusznym Bogu. Bóg coś nam mówi, no a na przykład żona albo mąż nie zgadza się z tym. I wtedy jest też wybór. Myślę, że jest ciężko, chociaż nie jestem sam w małżeństwie, ale myślę, że są to ciężkie wybory, kiedy albo stawiamy Boga na pierwszym miejscu, albo naszą bliską osobę, którą chcemy tak jakby kurczowo trzymać przy sobie. Często tak jest z dziećmi, z wychowaniem dzieci. Jak rodzice zabraniają wszystkiego. Nie możesz iść na dyskotekę, nie możesz pić alkoholu, nie możesz palić, nie możesz próbować narkotyków. To często właśnie dziecko spróbuje. Ale kiedy rodzic modli się i pokazuje swoim życiem,
że to jest niedobre te rzeczy, to dziecko samo, myślę, podejmie decyzję, że nie chce, bo po co? Bo widzi kolegów, koleżanki, które poprzez te rzeczy doprowadzane są do różnych tragedii. Jak myślę, chyba wielu z nas słyszało, teraz w weekend majowy zabiło się 3 młodych ludzi. Kierowca pod wpływem alkoholu jechał, tam z tyłu się zabiło 3 ludzi. Młodym ludziom się wydaje często, że oni są niezniszczalni. Myślę, diabeł w szczególny sposób w dzisiejszych czasach próbuje to wmówić młodemu pokoleniu. Nic tobie nie będzie. Możesz próbować wszystkiego. Nie poniesiesz konsekwencji. Ale to nie jest prawda. I myślę, że dziecko, kiedy obserwuje swoich rodziców, którzy kochają Pana, którzy są świadectwem, widzi w nich Chrystusa, to nawet jeśli będzie próbować, to jednak wybierze tą dobrą drogę i pójdzie za Chrystusem, bo będzie widzieć, że po prostu to nie ma sensu paprać się jakby tym błotem, tym brudem tego świata. Co może nam przeszkodzić w oczekiwaniu Pana? Bo oczekujemy Bożego działania wśród nas jako Kościele, ale też są sytuacje, w których oczekujemy Pana w naszym życiu, oczekujemy Bożej interwencji, Bożej odpowiedzi. I mamy wiele przykładów, w których widzimy oczekiwanie na Pana, w których czytamy o oczekiwaniu na Pana, ale chciałbym przytoczyć takie 3 sytuacje. Pierwsza sytuacja, o której czytałem, kiedy Pan Jezus powiedział uczniom, żeby oczekiwali. Oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. Ale co zrobili uczniowie? W Ewangelii Jana, w 21 rozdziale, od 3 do 7 wersetu czytamy. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. W tym fragmencie czytamy o tym, że Piotr jednak nie potrafił oczekiwać. Postanowił coś robić, czym się zająć. Zająć się czymś, co znał, na czym się znał. Jak wiemy, był rybakiem. I powtórzyła się ta sama sytuacja, która się wydarzyła na początku, kiedy Jezus powołał Piotra. Znowu przez całą noc łowili
i nic nie złowili. Tymi swoimi wysiłkami próbował jakby zapracować. Myślę, że było to związane z tym, że możliwe, że potrzebowali jedzenia. Pan Jezus im powiedział: oczekujcie, czekajcie w mieście, aż zstąpi Duch Święty, obietnica. Ale to jest wbrew naszej logice, naszemu rozumowi. My, myślę, często jesteśmy bardziej skorzy do działania, do robienia czegoś, niż do oczekiwania, do szukania Pana i do oczekiwania, aż przyjdzie, do wołania do Boga, aż nam odpowie. Próbujemy zajmować się jakimiś rzeczami albo w swój sposób jakby przyspieszyć Boga, tak jak uczynił to Abraham. Chciał, żeby w końcu był ten potomek i zrobił po swojemu. Ale Bóg się nie śpieszy i to jest niesamowite w tym fragmencie, że Jezus nie zganił Piotra, uczniów. Nie powiedział: co wy tu robicie? Mieliście oczekiwać na obietnicę, a wy tu łowicie ryby. Przecież powiedziałem, że od tamtej pory, jak was powołałem, będziecie łowić ludzi, a wy znowu powracacie do łowienia ryb. Przecież nie doświadczyliście tego, że ja zaopatrzałem was w jedzenie, w picie, w ubranie, wszystko, co potrzebowaliście. Czemu mi nie ufaliście? Nie powiedział tak. I to jest niesamowite, że Bóg jest miłosierny i On przychodzi do nas i ponownie nas chce nauczyć tej samej lekcji. Tak jak uczył apostoła Piotra. Ponownie im pokazał: ja mam moc. To ja daję i odbieram. To ja mogę sprawić, że w jednej chwili właśnie złowicie mnóstwo ryb, a wy robiliście to, próbowaliście złowić przez całą noc, a ja to uczyniłem w jednej chwili. Ponownie pokazał im: ja mam moc. Ja was powołałem do tego, żebyście byli uczniami, apostołami, którzy będą nieść dalej Ewangelię, to co was nauczałem. Myślę, że to są słowa dla każdego z nas. Bo nie wierzę, że każdy z nas umie oczekiwać na Pana. Tak, że oczekuje bez próbowania na swoją rękę jakoś pośpieszania Boga. I niech to te słowa też będą, ten przykład dla nas pobudzeniem do tego, żeby oczekiwać, żeby wołać w danych kwestiach, w których oczekujemy na Bożą interwencję, Bożą odpowiedź i ufać. A kiedy nie ufaliśmy, to żeby wyznać to Panu, żeby przybiec do Niego tak, jak przybiegł apostoł Piotr. Wiecie, apostoł Piotr w sumie mógł się schować w łódce. Mógł, nie? Myślę, że wielu z nas by tak zrobiło. Nie wiem, czy ja też bym nie zrobił tak. I wielokrotnie też tak robiłem, że się chowię ze wstydu. Zamiast biec do Jezusa w pokorze, tak jak syn marnotrawny, zgrzeszyłem wobec Ciebie, Boże, wobec kogoś, przepraszając, biegnąć, żeby się przytulić ponownie do Jezusa.
To mnie zadziwia też w tym fragmencie, że apostoł Piotr dopiero poznał Jezusa, jak mu powiedział o tym Jan. Apostoł Piotr był taki pierwszy w działaniu, pierwszy w szeregu, a w tej sytuacji te troski, może myśli o tym, że zawiódł Pana, że zdradził Jezusa. Wciąż to powracało do Niego, chociaż już wcześniej objawił im się Jezus, że żyje, że zmartwychwstał, ale wciąż to gdzieś tam go przytłaczało, że nie rozpoznał Jezusa, że to Jan rozpoznał. Ten, którego Jezus miłował, ten, który się opierał o pierś Jezusa, ten, który był tak blisko Jezusa. Chociaż też w sumie poszedł łowić ryby, też zawiódł Jezusa, ale bierzmy przykład z apostoła Piotra, który w tej sytuacji pobiegł do Jezusa. Pobiegł do Jezusa. W poczuciu wstydu, ale pobiegł. Może to być też grzech. Grzech może być przeszkodą, że nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy. Jak myślę, wszyscy znamy historię Achaniasza, tak? Jozue, 7 rozdział. A Pan rzekł do Jozłego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Poprzez ten fragment chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że jeśli my żyjemy w grzechu, to blokujemy przepływ Ducha Świętego w ciele Chrystusa. Bo często myślę tak jakby myślimy, że upadam w jakichś kwestiach, ale to jest moja osobista rzecz, osobista walka. Ale to nie jest tak do końca. Kiedy my upadamy, żyjemy w grzechu, to sprawiamy, że cały Kościół nie może być używany tak, jak Pan Jezus by chciał, żeby był używany. Stajemy się przeszkodą. Może nikt z nas nie będzie ukamienowany, ale niech te słowa, ta historia wprowadza nas w bojaźń Bożą. Że naprawdę jesteśmy współzależni, współodpowiedzialni za to, czy Bóg będzie używać na zbór ten Kościół, czy nie. Może też być tak, że Bóg chce objawić swoją chwałę, swoją moc, ale musi minąć jakiś czas. Musi dojść do jakby kulminacji, do punktu, w którym ciemność będzie tak wielka i wtedy Bóg zaingeruje. Czytamy o tym w drugiej Mojżeszowej, w 5
w rozdziale i od 22 wersetu do 1 wersetu 6 rozdziału. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza: Teraz zobaczysz, co uczyniłem Faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Jeśli znamy historię, a myślę, że znamy plag, Bóg objawiał swoją moc nad różnymi bogami Egiptu. Bo Egipt miał różnych bogów, którym oddawali cześć. I w niesamowity sposób poprzez te plagi Bóg objawił swoją moc. Że On jest ponad wszystkimi bożkami, wszystkimi no, jakby mocami, które stoją za jakimiś tam posągami, którym oddawali cześć Egipcjanie. Ale na początku wydawało się, że Bóg nie ingeruje. Tak, no działy się cuda. Bóg zesłał te plagi. Ale Izrael był jeszcze bardziej obciążony. Oni wcześniej płakali, wołali do Boga: zmiłuj się nad nami. W cierpieniu, w narzekaniu wołali. Bóg odpowiedział, posłał Mojżesza, a tu wydawało się, że już Bóg zaingeruje od razu, ale nie zaingerował od razu, bo Bóg miał większy plan i cel. I myślę, że też to musimy brać pod uwagę, że Bóg ma swoje drogi, że niekiedy oczekujemy na Bożą ingerencję, Bożą pomoc, a dzieje się właśnie coraz gorzej. Tak jakby nasza modlitwa nie dochodziła do Boga. Ale poprzez tą historię po prostu bądźmy zachęceni do tego, żeby nie ustawać w modlitwie, żeby nie ustawać w oczekiwaniu, w szukaniu Pana, w modlitwie o jakąś sprawę, ufając, że Bóg wie, kiedy jest odpowiedni czas. To my się śpieszymy, to my byśmy chcieli tak, od razu odpowiedź, od razu rozwiązanie. Ale Bóg ma często wyższy plan, taki, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I nie jest dane nam to zobaczyć, dopóki nie dotrwamy do jakiegoś momentu, do jakiegoś przełomu. I ostatnia sytuacja, ostatni fragment z Daniela, 10 rozdział i od 12 do 13 wersetu. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Ten fragment uświadamia nas o tym, że są moce ciemności, moce na okręgach niebieskich, które są realne. I te walki jakby duchowe są też realne.
Myślę, że właśnie ten fragment nam to poświadcza. I też my nie wiemy, co się dzieje w tych okręgach niebiańskich, ale musimy ufać Panu, że On działa. Kiedy my jeszcze tego nie widzimy, On już działa. Daniel nie widział Bożego działania przez te 21 dni. Modlił się, ufał Bogu, trwał. I potem okazało się, że już pierwszego dnia Bóg go wysłuchał, ale dopiero po 21 dni musiało minąć, żeby otrzymał jakby odpowiedź od Boga, że została wysłuchana ta modlitwa. Myślę, że jest wiele innych historii, świadectw, w których możemy czytać o tym, jak mężowie, niewiasty Boże oczekiwały na Pana. Ale poprzez te przykłady chciałbym zachęcić każdego z nas do tego właśnie, żebyśmy w swoim osobistym życiu uczyli się oczekiwać na Pana, uczyli się wytrwałości, ale też jeśli chodzi o Kościół, o społeczność, żeby każdy z nas zasiadł w miejscu, w którym ma zasiąść i żeby w odpowiedzialności, w bojaźni Bożej każdy z nas tą funkcję sprawował. A wtedy Duch Święty przyjdzie i objawi się w mocy. To Bóg nam obiecał. Są obietnice. Tylko my jakby musimy zrobić też ten krok. Przed Bogiem się uniżyć i przed sobą nawzajem się też uniżyć. Żebyśmy właśnie jako członki, poszczególne członki ciała uzupełniali siebie nawzajem. Byli zjednoczeni, złączeni jednym duchem, jednym celem. Kiedy tutaj mówimy o tej ewangelizacji na rynku, kiedy mówimy o działaniach różnych, po prostu żebyśmy byli jedno w tym, żebyśmy wszyscy tak jakby byli zaangażowani, wszyscy byli częścią tego usługiwania innym ludziom. Nie garstka, bo ta garstka nie będzie w stanie być w pełni jakby Bożymi rękoma, Bożymi ustami. Oczywiście Bóg w indywidualny sposób chce nas używać, ale myślę, że Bóg chce w szczególny sposób używać Kościół jako społeczność wierzących, objawiać swoją moc. I w taki sposób nikogo z nas pojedynczo nie jest w stanie i nie może użyć, bo Bóg tak nas powołał, jako Kościół, jako zbiór ludzi, dzieci Bożych, nie jako samotnych rycerzy, ale jako społeczność wierzących, jako ciało Chrystusa.